Szanowni Państwo, drodzy organizatorzy i przede wszystkim organizatorzy, z racji na to, że tak wspaniałe wydarzenie zostało zorganizowane, a ja zostałem zaproszony jako poseł opozycji. Za chwileczkę kilka słów o sobie powiem, bo Państwu pewnie szerzej nie jestem znany. Wielkie Bóg zapłać za to, że Państwo przyjechaliście z różnych części świata i wielkie dzięki dla pani Ewy Stankiewicz, dla Stowarzyszenia Solidarni 2010 za podjęcie się tego wyzwania i zorganizowania tej płaszczyzny rozmowy, bo dla mnie to jest przede wszystkim wiedza, to co mówił wczoraj pan profesor Chodakiewicz. Wiedza, która jest potrzebna nam parlamentarzystom, żebyśmy wiedzieli, jak wygląda sytuacja naszych rodaków, tych żyjących za oceanem w Europie Zachodniej, Polonii, ale również tych Polaków, i to warto podkreślić, Polaków, którzy żyją tam, gdzie ich przodkowie, tylko nasi sojusznicy i nasi wrogowie przesunęli naszą granicę. I do tego też chciałbym później wrócić. Zacznę od kilku słów o sobie. Ja jestem posłem opozycji, jestem członkiem klubu Kukiz15 i jestem wielkim orędownikiem dobrej zmiany. Tylko ja tej dobrej zmiany niestety nie widzę. Nie widzę przede wszystkim w dyplomacji. Głównie w moim polu zainteresowań jako parlamentarzysty jest sprawa związana z patologią wymiaru sprawiedliwości. Jestem prawnikiem i tym się na co dzień zajmuję. Wielki żal do kolegów parlamentarzystów, że ich tutaj nie ma. Tych parlamentarzystów, którzy są członkami Komisji Łączności z Polakami za granicą. Przepraszam, ale niestety, jeśli jest ktoś, to jeśli jest profesor, to bardzo się cieszę, ale tych, witam, ale pan profesor jest senatorem, a ja mówię o kolegach posłach, których tutaj nie widzę. Ja wielokrotnie uczestniczę w posiedzeniach Komisji Łączności z Polakami za granicą, przede wszystkim w kwestiach dotyczących naszych rodaków za linią Kerzona. Nie widzę również posłów, członków Komisji Spraw Zagranicznych. Też ich nie widzę. I nie wiem, czy nie zostali zaproszeni do dyskusji, a ja, poseł, członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Krajowej Rady Sądownictwa, zostałem zaproszony, bo ta sprawa mnie bulwersuje, niepokoi i ja jestem bardzo zainteresowany pomocą Państwu, moim rodakom, tym, którzy są najbardziej gorliwymi patriotami i to widać na każdym odcinku Państwa pracy. I to widać przy akcie wyborczym, i to widać przy problemach, jakie ma państwo polskie, gdzie ma wasza ojczyzna za oceanem. Wy jesteście zawsze do dyspozycji i zawsze chcecie pomagać. Natomiast administracja polska, jaka ona by nie była, ma czasami wrogi, a czasami ambiwalentny stosunek wobec państwa. Ja oczywiście nie chcę wyrzucać do kosza wszelkiej działalności, która od roku czasu ma miejsce, bo są bardzo dobre działania i ja je popieram. Natomiast moim zdaniem jest tego za mało. Jest tego za mało. Proszę Państwa, taką anegdotę Państwu opowiem. Podczas momentu, kiedy obywatel albo funkcjonariusz Sznep, bo panem tego pana nie nazwał, bo jego przodkowie walczyli, żeby w Polsce panów nie było, więc nie będę go tutaj jeszcze bardziej poniżał. Kiedy na antenie telewizji publicznej powiedziałem, że to jest skandal, że taka osoba powinna zostać wezwana w trybie natychmiastowym do Warszawy, a majtki i żona powinna przyjechać w ciągu 48 godzin z Waszyngtonu. Bo państwo polskie powinno być państwem poważnym i osoba, która szkaluje nas i która pełni bardzo ważną funkcję ambasadora w mocarstwie światowym, nas szkaluje, powinna zostać natychmiast wezwana i więcej tam już nie jechać jako przedstawiciel państwa polskiego. A za to wiecie Państwo, co mnie spotkało? Dwa tygodnie później dziennikarz, który prowadził ze mną wywiad, powiedział: panie pośle, ja przez to, że nie reagowałem na to, co pan mówił, to mało mnie nie wywalili z telewizji. A na pana jest ban? Ma pan zakaz występu w tym programie. Proszę Państwa, od tamtego czasu w tym paśmie ani razu nie zostałem zaproszony. Nie zostałem zaproszony do telewizji publicznej w tym paśmie, bo powiedziałem to, co leży mi na sercu. To, co leży mi na sercu, że taka osoba jak Sznep nie została wezwana i przeczołgana przed polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Dokładnie, ale to za chwileczkę do tego dojdziemy. Proszę Państwa, podstawowa rzecz, jaką chciałbym tutaj powiedzieć, to apel do Państwa.
proszę się kontaktować ze mną. Za chwileczkę pewnie będzie przerwa, można do mnie podejść, rozmawiać. Ja jestem bardzo zainteresowany informacją od Państwa na temat współpracy między Państwem jako środowiskiem polonijnym, czy też Polakami na Wschodzie, a polskimi placówkami dyplomatycznymi. Bardzo jestem zainteresowany. Ta diagnoza, którą jako laik, bo ja specjalnie tym tematem wcześniej nie żyłem, to nie jest moje pole zainteresowań naukowych, życiowych, ale mam bardzo dobry kontakt i tutaj bardzo dziękuję panu Adamowi Bąkowi, który podejrzewam przyczynił się do tego, że zostałem zaproszony na to spotkanie i od niego mam gro informacji. Bardzo dziękuję za wczorajszy dzień, bo państwo tylko utwierdziliście mnie w tych informacjach, które zewsząd do mnie płyną, również od przedstawicieli mojego pokolenia, którzy żyją za oceanem i którzy obserwują to, co się dzieje. Zasadniczym problemem, jaki ja widzę, to jest brak koordynacji działań Polonii i to jest zarzut do polskiego MSZ-u. Brak instrumentów należytych, aby stworzyć polskie lobby polityczne i gospodarcze. Polska jest w tej chwili atakowana pod bzdurną tezą, że jest państwem niedemokratycznym, gdzie się łamie praworządność. No, warto by było to lobby polskie wykorzystać. Mamy 20 milionów naszych rodaków za granicą i tutaj MSZ powinien to skoordynować. Tutaj powinien być jednoznaczny sygnał płynący od Polonii, Polaków za granicą, że Polska nie jest państwem niedemokratycznym. W zeszłym roku wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość i to jest normalne następstwo mechanizmu demokratycznego. Dlaczego tego nie wykorzystujemy? Wiele tysięcy, a można powiedzieć setki tysięcy Polaków za granicą odniosło sukces gospodarczy. Sukces życiowy, osobisty i są bardzo zainteresowani tym, aby częścią tego swojego sukcesu podzielić się z Polakami i z państwem polskim tutaj, tu gdzie żyjemy. Natomiast państwo polskie, to co mówił wczoraj pan Adam Bąk, no, przede wszystkim powinno przestać utrudniać życie Polakom. My mamy w tej chwili zapowiedź, proszę Państwa, 38 różnych stawek podatku akcyzowego, to jest dopiero początek. Znaczy, to jest utrudnianie życia. Utrudnianie życia nam tutaj w Polsce, ale też również Państwu, Polonii, która chce zainwestować w Polskę, chce pomóc w rozwoju gospodarczym swojej ojczyzny. Proszę również nam pomóc. Proszę również apelować do swoich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości, aby nie utrudniali nam życia. My chcemy jasnych, przejrzystych, prostych podatków. My nie chcemy barier administracyjnych. To, co mówił profesor Chodakiewicz wczoraj, jak najmniej tych biur, jak najmniej tych biur. My rozwijamy tą administrację, my się cieszymy, że rozwijamy tą administrację. Oczywiście mówię, cieszymy się my jako parlamentarzyści, ale ja jestem przerażony. To znaczy, jeśli popatrzymy na ilość administracji w okresie PRL-u, a dzisiaj, no to mamy bardzo duży progres na niekorzyść państwa polskiego. Kolejna rzecz, proszę Państwa, no, brak dla mnie w dzisiejszych czasach mocnego zaangażowania MSZ-u w proces jednoczenia Polonii. Oczywiście pada teza, że Polonia jest rozbita, podzielona. To jakie działania są podejmowane, aby to jednoczyć? Ile pism wspiera polski MSZ na Zachodzie? Ile portali internetowych, które przekazują informacje, były platformą taką wymiany informacji między różnymi organizacjami polonijnymi, między działaczami polonijnymi na świecie? Kolejny element. Proszę Państwa, ja studiowałem 7 lat w Lublinie i tam mieszkałem. Miasto akademickie, można powiedzieć. I tu jest ważny element, który jest nie tylko na styku Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale również Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego. Polska musi zacząć ściągać potomków Polonii i tych Polaków na wschodzie na polskie uczelnie. Dziś w Lublinie tutaj oczywiście jest sporo Polaków ze wschodu, ale jest bardzo dużo Ukraińców, którzy studiują na polskich uczelniach i którzy, nie wiem czy do końca są Polakami, natomiast studiują. Jest, proszę Państwa, świetna cała gałąź polskiej nauki na etapie akademickim. Dlaczego kierunki medyczne w Polsce wybierają Hindusi ze Stanów Zjednoczonych, a nie Polacy ze Stanów Zjednoczonych?
W Lublinie, proszę Państwa, jest cały wydział tylko i wyłącznie dla Hindusów ze Stanów Zjednoczonych, który jest prowadzony w języku angielskim. Dlaczego nie ma, nawet w języku angielskim, ale dla potomków Polaków zza oceanu? Dlaczego tego nie ma? Dlaczego nie ma programów, które by zachęcały, czy to potomków Polonii w Kanadzie, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Ameryce Łacińskiej, do tego, aby przyjeżdżali na polskie uczelnie i tu studiowali, kierunki humanistyczne. To, co mówił profesor Chodakiewicz, jeszcze na polskich uczelniach nie ma tak silnego tego bakcyla, tej bakterii poprawności politycznej. Tu warto przyjeżdżać i studiować historię, polonistykę i inne kierunki humanistyczne. Miałem na studiach jednego kolegę z Kanady, obywatela kanadyjskiego, potomka Polonii, który przyjechał na Katolicki Uniwersytet Lubelski i tam studiował historię i był bardzo zadowolony. I kolejni za nim przyjeżdżali, ale to on ściągał i to jego rodzina wypchnęła, a nie państwo polskie zachęciło, żeby przyjechał do Polski i studiował w Polsce, bo to jest tanie kształcenie, bardzo dobre kształcenie i to jest coś najważniejszego dla nas, dla Polaków żyjących w Polsce. To jest łączność między ojczyzną, a tą diasporą naszą 20-milionową na świecie. I tu powinien być pełen mechanizm. Już nie będę powtarzał tego, co mówił pan profesor Chodakiewicz dotyczącego programów stypendialnych, które Polonia mogłaby pomóc dla tej najzdolniejszej młodzieży i w tych kierunkach właśnie technicznych na Zachodzie. Nam potrzeba inżynierów. Całe lata 90. i 2000 były akurat pod tym względem zmarnowane, bo czy edukacja zawodowa została wyrugowana z polskiego systemu oświaty, jak również promowano kierunki humanistyczne. Ja po części oczywiście czuję się humanistą, ale mam większy szacunek dla osób, które mają jakiś konkretny fach w ręku i są po prostu inżynierami. Proszę Państwa, ostatni element dotyczący tego, co chciałbym powiedzieć, a później bym się ewentualnie jeszcze ustosunkował do przedmówców. Proszę Państwa, dla nas, dla parlamentarzystów, dla posłów 8 kadencji i senatorów 9 kadencji, to przede wszystkim zmiana ordynacji wyborczej. Państwo jako Polonia, jako Polacy za granicą, musicie mieć liczącą się reprezentację w polskim parlamencie. Tak, aby ten przepływ informacji, tak aby ta odpowiedzialność była współdzielona. Nie może być tak, że tylko okręg warszawski, który ma oczywiście najwięcej posłów, po 20 spośród wszystkich okręgów wyborczych, ale no, miej proporcje, mocium panie. Mamy 38 milionów obywateli w kraju i 20 milionów Polaków poza granicami. I tylko 20 mandatów w jednym okręgu do podziału. Potrzebne są na sztywno stworzone okręgi wyborcze w różnych kontynentach, a czasami obejmujące poszczególne kraje. Same Stany Zjednoczone to jest kilka okręgów wyborczych, moim zdaniem, do polskiego Sejmu. I to jest zadanie dla parlamentarzystów obecnej kadencji Sejmu i Senatu, aby w końcu realna reprezentacja, bo ona oczywiście jest, dziwię się też tym kolegom, jeszcze wracając do tego, na samym początku mówiłem, którzy wywodzą się z Polonii, a których tutaj niestety nie ma. Dziwię się. Potrzebujemy naprawdę Państwa w parlamencie, abyście byli tym pasem transmisyjnym, na bieżąco informowali, co Was boli i w czym państwo polskie współczesne jest Wam potrzebne. I żebyście Wy również przekazywali tę informację do środowisk, z których się wywodzicie. Żebyście lobbowali i wspierali rozwój państwa polskiego. Tak jak robią to inne kraje i inne państwa. Proszę Państwa, jeszcze odnosząc się do słów, które były przed chwilą. Tutaj pani, która reprezentuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, mówiła o konieczności reagowania na fałsz historyczny, o dbanie o dobre imię, że MSZ o to walczy. Ja się bardzo cieszę i ja MSZ w tym chciałbym wspierać. Natomiast sam MSZ wysyła ambasadora, jak to my mówimy w klubie, Ukrainy do Kijowa, Jana Piekło, który twierdzi, że ludobójstwo na Wołyniu to była bitka między sąsiadami, który podważa sens przedstawiania prawdy historycznej, a który w pierwszym dniu swojego realnego funkcjonowania jako reprezentanta państwa polskiego mówi, że na Ukrainie jest Polonia. No proszę Państwa, no to są karygodne błędy i to jest po prostu skandal, że taką osobę wysyłamy jako przedstawiciela państwa polskiego na Ukrainę.
Ja mam również olbrzymi zarzut wobec stosunku państwa polskiego do administracji litewskiej i ukraińskiej. Proszę Państwa, my daliśmy 4 miliardy, ja mówię bezzwrotnej pożyczki, bo ona oczywiście nominalnie jest zwrotna, ale ja nie wierzę, żebyśmy ją dostali od Ukrainy. Polski, Narodowy Bank Polski również zapewnił wsparcie w przypadku jeszcze większego osłabienia waluty ukraińskiej, opiewające blisko na 3,5 miliarda złotych. Pytanie, czy te pieniądze nie idą czasem na fundowanie tak licznych pomników Stefana Bandery, Romana Szuchewycza na Ukrainie? Proszę Państwa, no jadąc od granicy polskiej do Lwowa mijam wiele ulic, placów, pomników Stefana Bandery na Ukrainie. Jak my mamy budować relacje z Ukrainą, skoro wysyłamy tam ambasadora, który twierdzi, no ale to jest ich bohater narodowy. Co z tego, że że przyczynił się do wymordowania 150 tysięcy moich rodaków, których reprezentuje? No to jest, proszę Państwa, no kuriozum. No, pokażcie mi drugi kraj na świecie, państwo na świecie, które taką szaleńczą politykę prowadzi. A zachowanie Republiki Litewskiej, maleńkiego państewka, które powinno, jeśli byłoby rozsądne, kierować się dobrymi relacjami z życzliwie do siebie nastawionym państwem polskim. To prowadzi szaleńczą politykę usuwania nazw, zmiany nazwisk. Nie ma Sienkiewicza na ulicach Wilna, nie ma Mickiewicza, tylko jest jakiś Mickiewiczus. Aleksander Łukaszenka chyba w ramach złośliwości postanowił, że w Mińsku te nazwy będą po polsku, prawda? Mińsk, który leży poza linią traktatu ryskiego, a Republika Litewska, która wlepia polskiemu, obywatelowi Litwy narodowości polskiej grzywnę w równoważności 10 tysięcy euro za to, że sobie kartkę włożył, bo prowadzi firmę transportową Suwałki Wilno, na polskie nazwy miast. I państwo polskie nie reaguje na to. I państwo polskie na to nie reaguje. Tutaj już nie chcę zwracać w ogóle do kwestii za oceanu, bo wczoraj naprawdę było bardzo dużo faktów przedstawionych i ja się nie dziwię, że Polonia jest rozbita. Jeśli to, co mówi pan Adam Bąk, że w polskiej ambasadzie w Waszyngtonie tylko jedna osoba nie była współpracownikiem służb specjalnych PRL. Pewnie jakaś sprzątaczka. No i proszę Państwa, taką jeszcze jedna kwestia. Bardzo ciekaw jestem wypowiedzi dyrektora TVP Polonia, bo tutaj jest wielkie zadanie dla telewizji Polonia i nie chciałbym się ustosunkować do obecnych zmian, bo liczę, że one będą istotne i takim pasem transmisyjnym łączącym Polskę i Polaków za granicą będzie telewizja Polonia, ale to jest telewizja, jak sama nazwa wskazuje, dla Polonii. Ja uważam, że powinna powstać telewizja dla tych naszych rodaków, którzy nie są Polonią. Są Polakami, którzy mieszkają na Litwie, na Łotwie, na Białorusi, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Rosji i w innych republikach byłego Związku Sowieckiego. Zlikwidujmy telewizję Bielsat. Powołajmy telewizję Kresy dla wszystkich Polaków na wschodzie. Proszę Państwa, ta telewizja, nawet interpelację w tej sprawie pisałem, no wypuściła film skandaliczny, w którym szkaluje żołnierzy wyklętych. No, proszę Państwa, zastanówmy się poważnie nad sensem istnienia telewizji, która ma cel polityczny, walkę z Aleksandrem Łukaszenką. Powołajmy telewizję, która będzie służyła naszym rodakom. Naprawdę. Oczekuję od Państwa ewentualnego kontaktu do mnie. Jestem zainteresowany byciem ambasadorem Polonii w polskim Sejmie. Dziękuję Państwu bardzo.